Łaska wam od naszego Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, w czasach, kiedy przeważnie podróżowało się jeszcze pieszo, pewien podróżnik odwiedzał jedną krainę po drugiej. Kiedy z dalekiego wzgórza zobaczył, że ewidentnie buduje się coś wspaniałego, chciał zobaczyć tą pracę. Zobaczył pracowników, którzy przeważnie z marsową miną, skupieni, smutni, ciosali kamienie, podnosili je do góry, wznosili wielki gmach. Podszedł do jednego z nich, pierwszego, którego napotkał, i zapytał: dlaczego jesteście tacy smutni? Co budujecie? On odpowiedział mu: nasza praca jest bardzo monotonna. Ja biorę kamienie, ociosuję je, szlifuję i tak jeden za drugim, dzień za dniem. To jest bardzo trudna praca, bardzo jej nie chcę. Podszedł do kolejnego. Ten z kolei odpowiedział mu, że ma rodzinę na utrzymaniu, musi zarabiać pieniądze, dlatego odbiera oszlifowane kamienie, przesuwa je bliżej budowanego muru, tam podnosi do góry. Jest przemęczony, to jest bardzo ciężka praca, ale musi ją wykonywać, aby zadbać o swoich najbliższych. Kiedy podróżnik już miał odchodzić z tego miejsca, które wydawało mu się bardzo smutne, bardzo przygnębiające, zobaczył człowieka, który pracuje z wielką werwą, który jest radosny, który z uśmiechem bierze te kamienie, nakłada na nie zaprawę i układa w wielki mur. Zapytał się, czemu jest szczęśliwy, co go tak cieszy. A on oderwał się od swoich myśli, od swojej pracy i odpowiedział mu z radością: ja buduję katedrę. Siostry i bracia w Chrystusie, hasła dzisiejszego dnia, 26 lipca, wypisane są w księdze proroka Izajasza w 12 rozdziale. Opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. I w księdze objawienia świętego Jana w 14 rozdziale. Jan napisał: widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. A pod tymi hasłami znajdziemy fragment pieśni. Niech kłania się już Tobie ziemia, niech każdy Tobie modli się. Chcę głośno chwałę Twoją wyśpiewać i poddać się już woli Twej. Chodź i oglądaj Boże dzieła, co Stwórca je ludzkości dał. Jak wielka tkwi w nich moc i siła, tak Pan nas, ludzi, uczcić chciał. I drodzy, niech myśl o tej Ewangelii, którą otrzymaliśmy, niech myśl o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu, o Bożej pomocy nigdy nas nie opuszcza, choćby i życie było najtrudniejsze. Amen.